Hejka kochani! Siema. Ja jestem Kinga, a to jest Kuba. Kubę możecie kojarzyć z filmów Stewarda. I dzisiaj postanowiliśmy nagrać razem filmik, bo stwierdziłam, a razem raźniej. I jak już widzicie po tytule, będzie to test najdziwniejszych, naszym zdaniem, rzeczy z Tigera. I mamy też słodycze dziwne, także myślę, że naprawdę będzie bardzo dziwnie. To też jest z Tigera, także już widzicie pierwszą rzecz z Tigera. Mamy tutaj panią z Peru. Szary niebosami. Dobra, i ja już myślę, że pięknie możemy tym fajnym akcentem przejść do kolejnych rzeczy. To jest, słuchajcie, zobaczcie. Okej, więc to jest gra. Gra kurczaka i jajka. Nie wiem, jak to się gra, szczerze, ale jak zobaczyłam to coś na głowie i on rzuca jajko na głowę, to byłam zdziwiona, dlatego wzięłam to. Te jajka się przyczepiają do tej kury. Uuu. To jest taki rzep. A ja wiem, były jakieś takie piłki i takie paletki, nie? A, i tak się też przyczepiały. Takie kolorowe. Ej, to jest chyba to samo, tylko że po prostu kura na głowie i... I mam w ciebie rzucać jajkami? Nie, to ja będę rzucać w ciebie jajkami. Okej, okay, uwaga, pierwsze jajo. Jest! Przykleiło się, tak. Ale super. I ta kura może tak uciekać i kurka! O. Jak może nie trafić Kinga? Dobra, jest i... Musimy się wszystkie przyczepić. O! Ledwo, ale przyczepiło się na ogon. Fajne i dziwne przede wszystkim. No. To odkładamy. I drugą rzecz mamy taką. W sumie to przypomina mi jak jakiś narząd człowieka w środku, nie? Taki... Bo to jest masaż do szyi ogólnie. Po prostu trzeba... O, ale fajne. Ej, ja nie wiem, weź poczekaj. Jak obrożę. Bo jest tak, ale ona ma tutaj takie wystające, tak tutaj. No to się tak jakby zakręciło od niej, nie? No. Wyciągnąć nice. Trzeba. Nice! Yes! I zobacz, i tak trzeba do siebie, do, od siebie I do to siebie. Się tak mięśnie sam. Ojej, ale fajnie. Także jeżeli ktoś ma problemy z karkiem albo z szyją. To jest super. No, nieźle, nie? No. Ale zrobiste. Jakby cię ktoś masował. No, tak mocno. No, to tak fajnie mocno ściska, a to tak leciutko wystarczy. No, no. No i dziwne, no bo wygląda dziwnie i... Nie, pierwszy raz takie coś na oczy. No, dobra, lecimy z kolejną i mamy tutaj temperówkę, taką dużą, ale to nie jest zwykła temperówka. To jest temperówka do... Warzyw. Marchewki głównie, tutaj jest karot. Ale my weźmiemy do ogórka, bo nie mamy marchewki. Nie wiem, kto chce temperować marchewki. Może ktoś pisze marchewkami. W szkole temperujesz marchewkę. Wyciągasz marchewkę. Tak, maczasz w jakimś tuszu i tak marchewką piszesz. Bierzmy ogórka, bo nie mamy marchewki. Panie, to wygląda. Zobaczcie. No nie, będziemy musieli chyba z drugiej strony. LOL, działa! Zobaczcie. Strukasz ogórka. Tak. Ej, w sumie obieram. Ej, ale to w sumie tak... Jest super. Ej, to wygląda jak kredka jakaś, nie jest zielona. Ale w sumie potem można tą część jadalną zjeść. Właśnie. To jest takie... Do sałatki jakiejś, nie? Ej, no. I ludzie się będą zastanawiali, co to jest. To jest trochę skóry. Ej, ale to jest serio dobre. No to smakuje jakby to na patelnię, to w sumie nie super. I też fajnie wygląda, takie do ozdoby jakieś, nie? Ej, poczekaj, patrz, tutaj jest jeszcze obieraczka. O, jeszcze normalnie, ale super, czyli dwa w jednym. No. I możesz sobie obrać. Ale jak równiutko. Dobra, już obiorę cały ogórkę. Będziemy mieli. Ej, ale zobacz, jak cieniutko. No właśnie, jak ja to dotykam, to jest takie jeszcze miłe w dotyku. No i ja myślę, że przyszedł czas na słodycze jakieś. Mamy tutaj ryby, żelki w kształcie ryb. I'm fruity, not fishy. There is something very fishy about that guy. Orient snacks. Czy jakieś orientalne. W ogóle wzięłam, bo to są jakieś, nie wiem, takie snacki, chrupki, coś takiego. Tutaj są takie jakby, no chrupki przypominające takie jakiegoś dinozaura jaja. Jaja dinozaura. A jeszcze mamy francuskie nougaty. Ja to jadłam w Grecji i to są takie jakby to, no nie wiem,
Ja to jadłam w Grecji, ale nie wiem do czego to porównać. To jest takie... takie tofu trochę, takie... Znaczy... Nie smakuje słodko? Znaczy to nie jest tofu, ale ma taką konsystencję jak tofu. Takiego... To co najpierw? Może najpierw rybki. O. Ale duże te rybki. No, fajne. O, zobacz, to jest flaga Polski, a to Ukrainy. Dobra, to jem, nie? Ja od środka tak zjem, że o, te dwa smaki. Ale miękkie takie, nie tak jak normalna żelka. No, one są takie jak krówka jakaś, nie? Tak. No, smakują jak, znaczy... Nie smakuje jak krówka, ale to jest taka konsystencja też jest. Krówkowo, no właśnie. To jest super. Smaczny, bardzo. No to te żelki na plus. Jeśli nie zobaczycie i będziecie mieli dylemat, czy je kupić. To kupujcie. Polecamy. No. Dobra. Ale jestem bardzo ciekawa tego. To jest słone, ale chyba słone to jest, nie? Proszę. Pysiajo. Jajko dinozaura? Orzechami, nie? Takim pachnie. Dobra, jemy. Orzeszek jest w środku. Ja dobrze. Nie jest takie złe, jest takie... Słodkie trochę, nie? Takie półsłodkie. Potem tego w miodzie to jest. Dobra, bierzemy co dalej? A jeszcze są różne. Taką spiralkę. Oble. To smakuje jak taka odpustowa prażynka, taka kratka, wiesz o co chodzi? Tylko, że gorzej. No. Ma taką konsystencję właśnie jak to. Jak pierwszy raz to ugryzłem, to mi smakuje jak wysuszona, jak kalmar wysuszony. Kalmar? Kalmar. Kalmar. O, mamy jeszcze... Ognisto jajko i ziemne jajko. Dobra, to sięgaj pewnie. Zobaczcie, to wygląda naprawdę jak jajko dinozaura, w sensie te takie... pęknięcia i jedliśmy wcześniej te zwykłe, a teraz są takie kolorowe. Ja mam zielony, a Kuba czerwony. Ja mam takie... O, jest też takie właśnie zwykłe czerwone, bez tych pęknięć. O, mam. Pierw jajko. Też jest orzeszek w środku. No. A to jest dobre. No, podobny ma smak. No to teraz to czerwone, nie? Aha. O, twardy. Aha, ojej. No, ja zawsze gryzłem. Na to uważajcie. To jest mega twarde, ale jest w środku też orzeszek. A to jest bardziej chyba takie pikantne, nie? No ale co, próbujemy teraz tych nugatów. Tego jestem ciekaw. A Kuba na to tak czekał w sklepie, to tylko... Ale super wygląda, takie kosteczki. No. Pachnie też fajnie. Dobra, 3, 4. Taka słodziutka guma. No pyszne to jest. I super to jest. Nawet nie wiem do czego ten smak. Ale jest taki tak... No ma... Kwiecisty trochę, nie? Jakbyś normalnie jadła gumę. Ktokolwiek to zje. Taki aromat ma super. Ojej. W środku. Nie jest aż takie słodkie. No nie wiem, mam takie poczucie, że to jest zdrowsze od takiego zwykłego słodycza. Tak, ale nie czuć tego, takiej słodkości, jak się cukierka zwykłego bierze, to nie czuć tej takiej słodkości potem w buzi, takiego typowego cukru w buzi, tylko takie lekkie. Takie lekkie, jest, no, fajne. No dobra, pojedliśmy sobie, to teraz czas na picie, bo zobaczcie, co my tutaj mamy. Musicie zobaczyć koniecznie ten rysunek, żeby to zrozumieć. Widzicie? Tutaj pani pokazuje wyraźnie, że trzeba sobie zbudować taką słomkę, żeby pić z dwóch szklanek naraz. Jestem ciekaw, czy po prostu jak się zrobi taką dużą rurkę, czy uda się w ogóle pociągnąć to picie. No, właśnie, i czy się nie wyleje pomiędzy tymi, nie? Właśnie, czy to jest takie szczelne. Tutaj mamy części różne. No i co, będziemy to składać. W ogóle zawsze chciałam mieć taką czapkę, czy tutaj są takie picia. I po prostu siedzisz sobie i ciągniesz na meczach, picie. No. Mamy... rurki. Te rurki trochę jak się namiot składa, nie? Bo żeby nałożyć tą drugą rurkę, żeby połączyć te rurki, trzeba mieć ten zakręt. On jest gumowy. No fajnie, no bo tak będzie przylegał dobrze do tego. 6.5 hours later. Fajnie to leci w ogóle. A ciężko się trzymać, nie? No, ale bardzo ja myślałem, że będzie problem. Pociągnięciem tego soku, ale idzie mega, mega łatwo. Czekaj, bo trzeba. Pokażcie, zamówić. No tutaj, jak to fajnie idzie, nie wiem, czy to widać. Dobre! Tu siedzi pani kurczak,
A tam u góry jest pan. Uwaga. Czekaj, bo ciężki ten. O, ostatnia szansa. Nie umiem złapać. Ostatnia szansa. No. Było na tyle z tych wszystkich rzeczy. Jeżeli chcecie może drugą część, to dajcie oczywiście znać. Łapka w górę, sub leci. O, to są suby. To jestem ja. Ja tak łapię od was suby. Dobra, mam nadzieję, że jeszcze raz, że wam się ten filmik podobał i jeżeli chcecie drugą część z tym, albo może z jakimiś innymi rzeczami, na przykład, nie wiem, dziwne rzeczy z szafy Stewarda. My się już z wami żegnamy, wpadajcie na nasze Instagramy i widzimy się w następnym filmiku. Buziaki, pa pa!